We are in the oldest inhabited city in the world. Let's go. Siemanko, jest 4 października, godzina 8:20. Spakowanie i właśnie jedziemy do Syrii. Kierowca na nas czeka, sprawdzają nam pokój i ruszamy. Tak, czyli godzinka 30 teraz do granicy, no i później się przesiadamy. Zostało nam 15 minut do granicy. Po drodze jeszcze musimy zrobić gdzieś ksero paszportów, bo nie mamy. Zaraz się zatrzymujemy. Będę pokazywał później, jak to wygląda. Pewnie na granicy za wiele nie będę mógł nagrać, no, ale coś się uda, to wam pokażę. Trzeba zeskanować paszporty. Będą zabierać kopie na granicy. Wjeżdżamy na pierwszą granicę. Widzieli nam pieczątki wyjazdowe z Libanu i teraz musimy jechać na syryjską stronę. Dobra, wjechaliśmy teraz z strony libańskiej, teraz będziemy wjeżdżać na stronę syryjską. Kolejna granica, no i dalej już do Damaszku będziemy jechać. Jedziemy drogą już tak dość trochę i za chwilę widać właśnie ludzi, którzy idą od granicy do granicy. No i żołnierzy też co kawałek widać. Te granice nie przekroczyliśmy. Ale już jest. Państwu, drodzy Państwo, welcome Syria. Dobrze, chwilę mogliście zobaczyć właśnie zdjęcie prezydenta. Nazywa się Bashar. Właśnie jesteśmy na granicy. Idziemy załatwić dokumentami, żeby przekroczyć. Nasz kierowca poszedł załatwić wszystkie sprawy. Ile za wizę? $67 wodosowe musimy zapłacić. Każda narodowość ma praktycznie inaczej. Pewnie europejskie mają podobne ceny, ale widziałem na internecie, na przykład Amerykanie to nawet 110 płacą na przykład. Wcale się nie dziwię. Patrzcie to, ile on tu ma kasy. To wszystko są pliki pieniędzy. Tutaj jeszcze kolejne. Jak po prostu z tych filmów, jak jakieś kartele mają w pokojach poukładane, to on też to tak ma. Jesteśmy właśnie na syryjskiej granicy. Zresztą później, jak zamienimy pieniądze, to zobaczycie, ile dostaniemy. Właśnie przejeżdżamy pierwszą stronę, ale coś im tam w papierach nie spasowało właśnie i wzięli kierowcę i kazali zjechać na bok. No i moi kochani, oficjalnie jesteśmy w Syrii. I say we are in Syria already. Tak, spędzimy tutaj kolejne 5 dni, 4 noce. Postaramy się pokazać ten kraj taki, jaki jest. Taki, jaki jest dla turystów przede wszystkim. Bo na pewno nie dla mieszkańców, ale jaki jest dla turystów. Jeśli ktoś z was by się zdecydował, żeby sobie tutaj przyjechać, żeby odwiedzić, od razu musicie wiedzieć o tym, że nie można sobie tutaj przyjechać po prostu tak. Trzeba mieć zorganizowaną wycieczkę, musicie mieć swojego przewodnika i kierowcę. Po prostu biuro podróży musi za was załatwić wszystko, bo sami nie znacie rady. Dobra, żeby przejechać przez granicę, to mieliśmy, jeszcze kolejne chyba teraz będziemy mieli, kolejny stop. Mieliśmy jakieś 6-7 stopów, jakoś tak, na niektórych kontrolowali bagażnik, tam popatrzyli bagaż i tak dalej, do środka zaglądnęli, a na niektórych po prostu się przejeżdżało. Ale na każdym trzeba było coś dać. No, tutaj mamy kolejne, tak, kolejne, także wyłącz na chwilę. No i dobra, przejechaliśmy ostatnią taką tutaj przy granicy kontrolę. No było i naprawdę sporo. Nie wiem, ile nie mogło być? 8? Sprawdzali bagaż. Tak, no było i naprawdę trochę. Także teraz mamy jeszcze stąd 40 km do Damaszku. Przed chwilą był znak. Jedziemy do hotelu, zostawiamy rzeczy, czekamy na naszego przewodnika i ruszamy na zwiedzanie. Tutaj po lewej właśnie
Mijamy dom prezydenta. Pierwsze spostrzeżenia, że jest naprawdę czysto tutaj. Zobaczymy później, gdzieś tam połazimy, ale jak na razie wygląda naprawdę czysto i ładnie. Dokładnie, słynnie. Jedziemy przez miasto, no to korki spore. Ale powiem wam, że bardzo dużo kobiet nie nosi chust w ogóle. Także to jest chyba luz pod tym względem. Wiadomo, jest duża część, która nosi, ale też dużo jest takich, które nie noszą. Każde auto poobijane tutaj, ale wcale się nie dziwię. Tu nie obowiązują pasy. Każdy jedzie, jak mu się podoba. I jedziemy sobie drogą, a tu nagle cyk. Trzeba przejechać przez środek marketu. Powiem wam, że będzie co tu robić. Na mieście naprawdę fajnie wygląda. Dużo właśnie takich miejsc. Także będzie dobry wyjazd. Też w pierwszym odcinku dobrze, żebyście się dowiedzieli, ile kosztowało nas tutaj. 5 nocy, 4 dni. Na zwiedzanie mamy tutaj hotel opłacony ze śniadaniem. Zapłaciliśmy $860 od osoby. Plus dodatkowo musicie zapłacić po $67 za wizę, też od osoby. No i mieć tutaj na własne wydatki, plus na obiad i kolację. No, właśnie porozmawialiśmy z przewodnikiem. Mówi, że Damaszek to jest naprawdę takie rozwinięte miasto pod takim względem, że tu jest też całkiem dobre życie nocne. Mam nadzieję, że będzie okazja się tym przekonać. Porozmawialiśmy z nim troszkę i mówił nam, że on właśnie pytał, co my chcemy, co od niego oczekujemy. Mówimy pokazać, jak wygląda życie tutaj, jak wygląda lokalne rzeczy i tak dalej. Historia, wiadomo, historia swoją sprawą, ale nie, że chce tylko nas to interesuje. Interesuje nas tak, jak wygląda tutaj życie. Powiedział bardzo dobrze, bo on też właśnie tak chciał pokazać. Dobra, pokażę wam hotel nasz, jak wygląda. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Jesteśmy mega zaskoczeni, bo nagrywałem przed chwilą, okazało się, że mikrofony się nie włączyły. Patrzcie, jak wygląda nasz pokój. Elegancko. Pokaż łazienkę. Ja dzisiaj rano mam włosy, bo nie wiedziałam, czy będzie bieżąca woda. Piękna łazienka. No wszystko jest naprawdę świetnie. Teraz wam pokażę, jak wygląda cały hotel. Jakiego mają tutaj dziwnego psa obronnego. No, mają dziwne psy. Bardzo dziwny, bardzo. Taki, powiem wam, że no, dziwny jest. Nie turkanie. Dobra, pokażę wam jeszcze raz, bo też mi się nie nagrało. Taka dzielnia. No taka uliczka tylko. Hello. Jesteśmy w hotelu Dar Al Mamlouka. 5 star. 5 może nie ma, ale... O, ale spoko. Tak, na wejściu. O, i tu chciałem pokazać właśnie. Tutaj wierzą właśnie, że żółw w domu przynosi szczęście. Się śmialiśmy właśnie, że mają dziwnego psa obronnego. No i dobra, to jest nasz przewodnik Ayub, który zajmie się nami przez kolejne parę dni. Pokaże nam właśnie Syrię. Taką, jaka jest naprawdę. I say before you just show us like real life here, yes. like realistic, like local people life, exactly. A little bit history, but only a little bit. But more like normal life. Yes. No i zaraz właśnie wychodzimy, ruszamy zwiedzać. Pierwsza rzecz, zamienić pieniądze, karta SIM i coś zjeść. A później możemy ruszać na zwiedzanie. Moi kochani, tutaj to się czuję naprawdę, że mam hajs, ale to już nic, na granicy, bo tutaj to jest 5000. A when is the purple? How much is it? Purple color? Is this like 1000 or 5000? This is 5000, yeah, but when is the purple color? Because we see on the border the purple and people have like this. There's two editions of the currency, one from before the war. Yeah? They start to build this after the war. Ah, okay. Dobra, czyli było tak, że przed wojną było po prostu te mniejsze, po wojnie zrobili zdjęcia, bo tak po 5000. No ale i tak. To jest
$5000. Pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że lubię pieniądze mieć przy sobie? To nie jest $5000. Nie. $5000 to jest $100. Pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że lubię mieć pieniądze przy sobie? To tutaj niestety muszę na to nosić coś dodatkowego, plecak. Sklep z fajkami wodnymi, shishami. Hello, salam aleikum. Słyszałam, że Damaszek i Aleppo się spierają o to, które miasto jest najstarsze na świecie. I właśnie pan przewodnik wytłumaczył, że Aleppo i Damaszek, że Aleppo jest starsze, ma 12 tysięcy lat, ale w Aleppo były takie przerwy w czasie mieszkania spowodowane trzęsieniami ziemi. Więc de facto Damaszek jest najstarszym takim ciągiem zamieszkanym miastem i ma 7 tysięcy lat. Weszliśmy właśnie, jesteśmy na Starym Mieście, weszliśmy właśnie na taką uliczkę z jedzeniem. Powiedzcie mi, kto z was sobie tak wyobraża Syrię? Bo na pewno nie ja. Ala sobie tak nie wyobraża. Ja z paroma osobami rozmawiałem wcześniej o tym, jak to wygląda. Znaczy ja wam powiem, dlaczego ja sobie tak nie wyobrażałam. Dlatego, że po pierwsze wojna domowa, która się skończyła bardzo niedawno, a po drugie właśnie to, że tutaj się mierzą często z problemami właśnie trzęsienia ziemi. I ja wyobrażam sobie, że tutaj będą, wiecie, ruiny, bieda, a tutaj jest naprawdę no... No ruiny bardzo... to, jak powiedziałem, w Aleppo, to chyba tam tak. No, no, ale, wiadomo, ale, no, ale nawet wiesz, ja nawet Damaszku sobie nie wyobrażałam tak w ten sposób. What is this exactly? It's contain milk cream inside. It's called mamul. Okay. And this one calls harissa. There's a smashed nuts on top of it. But all of the Syrian sweets are very sweet. So yeah, they look sweet. Yeah. And this one is like some yogurt or. Muhallabiya. It's milk. A milk. Okay. It's similar like milk in Turkey. No, yes. And this one is in, I see ate in Jordan. Yeah. No, Jordania. It has cheese. O, i to było to pyszne, właśnie, no. Usually, originally it comes from Palestine. It's called Nablus. Yeah, Nablusia. O, pani właśnie teraz powiedział, ja z Krystianem założyłem drugą koszulkę, żeby nie było widać za bardzo. Wiadomo, no, mam na szyi. Ale on mówi, że to nie ma problemu. To jest kraj arabski, tutaj mają tatuaże też. Sok z granata. Pamiętajcie, nigdy nie pijcie soku z granata na pusty żołądek, bo uwierzcie mi, że się od razu wymiotami kończy. Nie wiem, co tak wpływa, co w tym soku jest takiego, ale od razu wraca. Hello. Welcome if you want. Thank you. Ala, chciałabyś dywan? Nie, ale kiedyś, jak będziemy mieć, to możemy sobie z jakiejś podróży przywieźć dywan. Tutaj przyszliśmy do restauracji sobie zjeść. Wow. Dobra. Chcemy, wiadomo, że jakieś typowe syryjskie jedzenie, że właśnie nasz przewodnik nam doradził, co to jest takiego dobrego i powiedział, że zaraz coś dobrego dla nas wybierze. Okay, you can tell us why the people want to live from Syria, because now, actually we don't know how bad or how good is now, but we still know that many people living from here, yeah? Mm-hmm. Yeah, the main problem is the economy situation. Because we have sanctions and inflation waves, so the currency exchange rate is not stable and salaries getting lower with time. Okay. That's why you find in Syria, like all of the members of the family, they are working and getting money, but they are not getting enough money to live. Okay. Yeah, so sanctions make everything very difficult for us. That's why many people decided to leave. And if you want to compare, for example, tourism, mm-hmm. before and after the war. Before the war, we used to receive like 8 million tourists per year. Okay. And now it's almost like 1 million, more or less. So there is a huge gap between before and after the war. Okay. And this will affect the income of the country. On the other hand, we have the sanctions, the inflation, and the infrastructure problems. Mm-hmm. So we have electricity shortage, and also for the fuel we have the same thing, because our natural resources located in northeast of the country, which is now controlled by like a foreigner forces. Mm-hmm. So Syria used to have their own oil, and now we need to import it somehow to keep living.
Okay, okay. And before when we talk, you say about this, because we talk about the tourists as well, but now, before the war, there was easy to come to Syria, or was the same like now? No, no, it was very easy. Very you can easy, just yeah, get the visa on the border and room alone inside the country. Go, yeah, because now it's not easy, because now you need the travel agency. You need like someone to sponsor you, because the situation is different. Yes. Okay, but what do you think? Actually, this is like everybody can come now to Syria, yes. Or you think it's safe now for the people, for it's tourists? It's very safe. Very safe, yeah? Yeah. Okay, okay. So this is just bad thinking of people. It's not real that people think that it's something dangerous here, no? That's yeah. correct, but it's improving, because I work in a travel agency and I see the numbers. So if we compare every year with the next one, like this year we brought more people than the previous one. Because, for example, when you decide to come to Syria and you see how is the real situation, you spread the word and people know that it's yes. safe, and on, you cannot like just trust the news, because they can say something fake to do something against the country. So yeah. now with time, it's improving, but I think it's a challenge, because that's need more effort mm-hmm. from us yeah. as Syrian nation and from you as a traveler exactly. who've been in Syria. But what do you think? They want to change this? They just more open the border for tourists, or they don't want to change now this? There's a special conditions to travel to Syria, so I think it could change with time. Okay. But there's another perspective, not from us as locals or you as a traveler. The governments also have their own perspective, and because of that, they made it look like this. Okay. Like you need to book the tour and everything. Okay. If you are from Syria, you have Syrian passport. How difficult is just going somewhere? Yeah, by the way, it's very difficult for Syrians to travel, but for example, there's a few destinations who allowed Syrians to get visa upon arrival, like Maldives, Indonesia, Bali, and we still have rich people in the community here, so people go through us, for example, to have a honeymoon in Maldives. Oh yeah. But it's very difficult, because even you could need to do a transit in some countries, and it could be difficult to get the visa. And sanctions also make things worse, because we don't have like any international payment methods. So for example, if you want to book a flight, you need to get it from an agency, not like application, because we still have bank accounts and system for that here, but only internal with Syrian currency, mm-hmm. because we are banned because of sanctions from the international payment methods. Are there some countries that you cannot go, like it's completely not possible to? Yes, under special conditions it could be possible to get the visa, because now more people here have relatives abroad, so they can do something like invitation letter or sponsor them. But for example, there's many countries, especially in Schengen area and United States, it's very difficult to get the visa, even to have a transit flight there. Okay. No, a co właśnie do wybrał do tego, jakby ktoś chciał tutaj przyjechać jako turysta, to wam zostawię właśnie link na dole do biura podróży tego, z którego my przyjechaliśmy właśnie. Że warto skorzystać. Dobra, przyszła pierwsza część naszego wiadomo, znaczy zupki już zjedliśmy praktycznie, ale to jest humusik, a to drugie, ale jak to się nazywa? Babananusz. Czyli to jest bardzo popularne z południa arabska, czyli to było i w Libanie, w Turcji myślę, że też bez problemu znajdziecie. I to jest taka pasta, taki jakby dip z bakłażana i sezamu. A nam właśnie przewodnik teraz powiedział, że w dosłownym tłumaczeniu babananusz... Po angielsku. Znaczy sugar daddy. Zaraz spróbujemy, czekamy jeszcze na resztę jedzenia. Zobacz, jak wyglądają świeże, Piotrek. Te, co zawsze jemy, już takie spłaszczone. No, tak się robi. Aha, chlebek się zawija. Tak, zazwyczaj ten chlebek jemy, jak już jest po prostu nieświeży, nie już jest spłaszczony. To jest idealnie. Cyk, zawinięte. Ale dobra. Doszło kolejne. Ale smaczne. Cebulę i orkowy kebab. Okay. This is tabule. Yeah. Okay. But they have special edition of tabule. Wow. Oh yes. And this one, what is this? Shish fahal. Shish fahal.
i ser. Chyba przegiął. Z ilością, wow. Yogurt with cucumber. Mhm. And rice. Bon appetit. Dostałem rachunek 500 000. Zbankrutuję. No dawaj, milionerze. Płać. A jeszcze warto wspomnieć, może powiedz coś o tym jedzeniu, co, bo zostało nam sporo jedzenia. Tak, no i wiecie jak tutaj fajnie, czekajcie. A gdzie tam, parę groszy. Jest tak, że oni nie wyrzucają tego jedzenia, tylko zbierają do pudel i dają biednym. Co się nie dojadło, to dają po prostu ludziom. Co jest ważne, my oczywiście nie z naszych talerzy, tylko to były talerze, które jakby to jedzenie było nieruszane w żadnym wypadku, tylko my po prostu sobie nakładaliśmy na własne talerze. Myśleliśmy, że to wszystko po kulach. No i tak wygląda. Ale on twierdzi, że nie. Świetnie, to nie jest po kulach, to wygląda typowo jak po kulach. No ale mówisz, że to było przed wojną. To może jakoś, jakaś inna wojna. Będziemy teraz nagrywać razem filmik. Chce z nami nagrać, żebyśmy go zapytali, skąd ma tyle złota i tak dalej. To podobno prawdziwe złoto. So it's very safe, because we were rooming with this. Yeah. Taki sygnał. But it's very, very heavy. How is possible that his neck is... No, متعود. He used on it, because he liked it. هو الغاية قطعة إلا غريبة فنية. He likes to be different than others. Ah, yeah, okay, and you are different. You are, for sure you are different. He's very famous in Europe, that's what he said. Okay, oh, that's good. And to show, Mabsutin, are you happy here? Baby, yes, yeah, this is first day. How's the atmosphere? Amazing, it's very good. How you find it, like safe, as they say? It's very safe, yes, for now. It's how many grams is everything? Everything. It's like 1 kilo or? Kilo. Kilo, 1 kilo. 1 kilo. Can I take a picture as well? Zapytaliśmy właśnie. Czy to jest prawdziwe złoto? I podobno tak, kurde, coś mi do oka wpadło. Tak mi łzawi. Nie no, powiem wam tak. To, co my myślimy o Syrii, a co jest tutaj naprawdę, nie nigdy, znaczy, nigdzie... Się, powiedzmy, mówmy o Damaszku. O. Tak, o Damaszku, no ale ja myślałam o Damaszku. Hello. Też. No. Hello. Hello. No. Wow. Yeah. Jest ciekawe, no. Ja mówię, że cały czas chodzi z tym złotem, jeśli nikt go nigdy nie obrabował. Daję radę. Ale ja myślałem na początku, że to sztuczne jakieś po prostu, że to puste w środku, a to naprawdę było ciężkie, no. Nie, no to było bardzo ciężkie, to było bardzo ciężkie. No i nasz przewodnik mówi, że to jest oryginalne złoto, no. I powiedział, że on chce z nami wideo nagrać, on chce puścić w internet, tak, żeby wszyscy na świecie, żeby go zobaczyli. Ale z racji tego, że on mi nie miał chustki na głowę, musi dostać tu ubrań, w którym wygląda jak... Co? Nie, no pasuje ci. Idziemy teraz zobaczyć tutaj do tego meczetu. Właśnie przewodnik nam powiedział, że to jest największy meczet,
jaki jest w ogóle w Syrii, najbardziej znany też. Kiedyś to była typowo taka arabska świątynia, później chrześcijańska, gdzie możecie zobaczyć właśnie tutaj typowo takie witraże w chrześcijańskich kościołach. Później to było pół na pół, trochę chrześcijańska, trochę meczet, a teraz jest typowo meczet. I to jest największe w Syrii. How many percent of Muslim people is here in Syria? Like 85% something or 80? Like something like that. Około 85% ludzi tutaj właśnie to muzułmanie teraz w Syrii. Popatrzcie, tutaj jest miejsce jeszcze. Tam była święcona woda, chrzcielnica właśnie. No i co, jest to normalnie w meczecie. Nikomu nie przeszkadza, bo było tak, że właśnie tutaj ta część to był kościół, to była chrześcijańska część, a druga muzułmańska i to był meczet. Razem. Ale jeszcze ważne jest, że kiedyś na tych terenach było chrześcijaństwo i islam przyszedł dopiero z czasem. No bo w zasadzie, no nie wiem w którym to było roku, ale dobra, nie chcę teraz mieszać, ale kiedyś w każdym razie było tutaj chrześcijaństwo, panowało na tych terenach, a islam dopiero przyszedł później. Nieźle to wygląda. Pytaliśmy się przed chwilą właśnie też, czy podczas wojny ucierpiało. To podobno nie, że nikt tego tutaj nie ruszył. Nic się nie stało z tym meczetem. O kurde, popatrzcie teraz na to, jak to wygląda tutaj. When I was a kid, I remember that my mom used to bring us here with my brothers to feel the atmosphere of the mosque, and she were telling us a story about this beautiful fresque that they brought workers from India and different parts of the world to make this beautiful fresque. Yeah, it's really, really beautiful. It's beautiful, yeah. So every time I come here, I remember and I feel safe. Here we have the safe, which used to be used to save the money and the gold who belongs to the government. Okay. Because on that era they used to manage the country from like religious places like this mosque. And also here we can find different type of minarets. Yeah. Because this mosque used to be an Aramic temple, then half church, half mosque, and before that it was a church, then turn to a full mosque, and there is a beautiful story behind this. But if you look to those different minarets, you will see the difference, because this minaret used to belong to the church and they keep the same shape. And in Muslim thinking, they think that Jesus Christ will come in the end of the world and he will come from this minaret to the world again. Okay. Było miejsce, gdzie ludzie przed modlitwami mogli się umyć. Ludzie tu po prostu myją ręce i nogi przed modlitwą. Ale teraz już to jest nieużywane, ponieważ po wojnie jest totalny zakaz, że ludzie nie mogą wchodzić na ten plac. No bo się boją po prostu, że ktoś coś zrobi. Wiecie jak jest. No a z racji tego, że mamy specjalne względy, to mogliśmy wejść. Bardzo ładnie to wygląda. Powiem wam, że byłem w paru meczetach wcześniej na świecie, nawet w parunastu. No i ten jest inny, zdecydowanie jest inny. Widać, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stary. Idziemy teraz
do miejsca, gdzie jest stary targ właśnie, gdzie są podobno najbardziej sławne lody w tym mieście. Idziemy ich spróbować. No i tutaj jest też fajny klimacik takiego starego właśnie bazaru. So it's wireless. You can charge it without the... Arabski bazar. Świetnie to wygląda. Bardzo lubię miejsca takie. To tutaj właśnie takie prawdziwe życie. Tutaj jest ten sławny sklep z lodami z 1895 roku. Idziemy spróbować. Hello. Hello. Wow. Dużo lodów. Nieźle to wygląda, co? Wygląda wspaniale. Tu jest jedna cała sala ludzi. I tutaj jeszcze druga. Thank you. No, próbujemy. Są z pistacjami. No. O, ciężko. Też podankowe. Te lody były takie, powiedzmy, nie jakieś takie wyjątkowe, ale on powiedział też, że dużo się to zmieniło właśnie od tego, jak on jadł tu jako dziecko, od tego, jak to teraz wygląda. Taka dziwna konsystencja tego bardzo była. Takie, nie wiem jak to powiedzieć, jak jakaś krówka, takie ciągnące się. Nie wiem, dziwne. No ale powiem wam, że no, biznes robił na pewno, bo parę tysięcy porcji dziennie po prostu się sprzedaje, cały czas sprzedają to, cały czas jest full ludzi tam. Pytałem też, ile ludzi mieszka ogólnie tutaj, to w samym Damaszku jakoś 5 milionów ludzi mieszka, w całej Syrii około 22. Mieszkało przed wojną, nie, teraz. 15, nie, 15 teraz. Now is like, how many people living here now in Syria? In Syria in total, about 15 million. Ah, 15, okay. Damascus 5 to 6 million, it's changed in Damascus. Because on the weekend, okay, some people come from the countryside, okay, okay, to stay in Damascus, okay, the opposite during the working day. Czyli, dobra, mój błąd. Czyli 22 miliony mieszkało przed wojną, teraz jest jakieś 15 milionów. Ludzie po prostu wyemigrowali, trochę zginęło oczywiście też, no ale głównie uciekli. Uciekli z kraju podczas wojny. Serio, tymi ulicami to się chodzi. Jakbyśmy byli na Grand Bazar. Przyprawy. Od razu po 1749 roku. Otworzyli też, dlatego że przecież normalnie zamknięte było. Ale nasz przewodnik powiedział, że jesteśmy tu tylko jeden dzień, że chcielibyśmy zobaczyć i w sumie siedzieli tu w środku, tam powiedzieli, że możemy sobie pochodzić. Thank you so much. The community was different on that time, so they used to have like a small neighborhood closed with doors, mm-hmm, and inside they need to do activities. So Hammam is one of them. People go to wash themselves. Ah, like sauna, yeah? To have a meal even inside Hammam. Okay. So there is more than one section, because there is a section for sauna, another one to clean the body. Uh-huh. So this is like spa? Yeah. And then the main place. This is creepy. Teraz jesteśmy na targu przypraw. Znaczy w sekcji przypraw dokładnie. Nie, mi to naprawdę zawsze się w tych krajach podoba, jak oni tak sobie usypują te przyprawy. Tak ładnie wyglądają. Jesteśmy właśnie w saunie i pan nas zaprosił na kawkę.
Tak dużo to ci nie do tej kawki. A szocik. Espresso. No, dawaj. Bardzo gorące jest. Aha, ale no to chciałam, żebyś powiedział, czy dobre. Pójdę lepsze. Drewniaki, no, jak w Polsce do starych czasów. Miałaś drewniaki kiedyś? Drewniaki. U nas nasza sąsiadka miała. U nas się to nazywało klomby. Wiecie, założycie sobie przyjść do takiej sauny, macie, wiecie, sauny, masaży, napicie herbatki, szyszy. Nie zgadniecie, ile wejście kosztuje. Nie zgadniecie. Dolara. A jeżeli chcecie mieć dłuższy masaż, taki godzinny na przykład, to jeszcze jednego dolara. Pan Asad Basza. Wow. To jest miejsce, które było bardzo, bardzo dawno temu używane jako motel. Że tutaj zatrzymywały się karawany. I na górze były pokoje hotelowe. A wiecie, dlaczego tu jest dziura taka w dachu? Bo ta fontanna, która była na dole, paliła tak wielkim strumieniem wody, że aż nad to wypadało. Tak. A tutaj na dole jeszcze były miejsca, gdzie można było coś przechowywać, albo zwierzęta mogły czekać, odpoczywać. No, a teraz tu jest kawiarnia. Thank you. A teraz nam chcę pokazać właśnie noże i szable. Możesz to na lodnisko z taką? Wow. No mógłbym na lodnisku z tym nie przejść jakoś. Słuchajcie, to też jest ciekawa historia. To pokazuje, jak bardzo można żyć w przyjaźni pomimo jakby różnych wierzeń. Pamiętacie, tam był główny meczet, który był podzielony, jedna część była meczetem, druga część była kościołem, więc później to wymienili. Tutaj był kiedyś meczet, zresztą widać minaret, pewnie były cztery, jak to zazwyczaj bywa. Natomiast wymieniono to miejsce na tamto, żeby tam pozostał już tylko meczet, a tutaj powstał kościół i stwierdzili, że w ramach po prostu może takiego pokazania jedności ten minaret został i w zasadzie jest trochę jak taka wieża kościelna. No oni to zrobili ze względu na to, żeby pokazać, że można żyć razem ze sobą. Tak, można żyć razem w zgodzie. No. Co chwilę, praktycznie na co którejś bramie, możecie zdobyć flagę Syrii. I właśnie się zastanawiałem, pytałem się, czy to jest tak, że to po prostu z miasta jest takie coś, z państwa, że po prostu każą malować te bramy lub na sobie do sklepów jako flagę. Okazało się, że nie, że po prostu podczas wojny też ludzie chcieli pokazać swoje wsparcie właśnie dla armii i tak dalej, dlatego zaczęli malować wszędzie flagi syryjskie. Także, no, ciekawe, i to naprawdę wszędzie można zobaczyć, totalnie wszędzie. No, idziemy teraz trochę wychillować do pokoju, trochę odpocząć. Później ja sobie skoczę na siłkę, później przyjdzie nasz przewodnik z koleżanką czy z kolegą, powiedział, że jest with my friend, no nie wiem. Idziemy na miasto, idziemy na kolację, a później idziemy na jakieś piwko, bo nie wiem ile z was wie, ale tu normalnie są bary, można iść, jest tutaj życie nocne, także to jest ciekawe, bo ja kiedyś myślałem, że nawet nie ma takiej opcji, a jednak jest. Ja mam, że zaskakuje mnie te kraje, bo to samo myślałem o kiedyś o Pakistanie. Później to samo myślałem, o Libanie, gdzie to było bardzo błędne oczywiście. Ale o Syrii też tak myślałem i też się myliłem. Ale to i tak nie jest nic. Jak się stanie tak, że ktoś mnie w Afganistanie zaprosi na piwo, to już padnę chyba. Bo to już jest naprawdę, to już będzie mocne, serio. Jesteśmy już z ekipą. I idziemy właśnie na pyszną kolację lokalną, podobno z fajnym widokiem, a później gdzieś na jakieś piwko, a Odrina
Zobaczymy jeszcze. Pan przygotowuje arak. Arak to jest mimer też, nie? Nie wiem. Bo tak. O. O Boże, ale duży. Ale kielon. Ale nie, bo jest dużo lodu i dlatego. A ja... Zdrowie, że za naszego przewodnika. Tak. It's your... We say in Poland, na zdrowie. Saha? Saha. Okej. Saha. Saha. O Jezu, ten zapach. Próbuj, próbuj. No, czudziany rzek. Ja próbuję lokalnego piwka. Jest beer of Afamia, beer of Syria. Kejlo z was jest zaskoczony, że w Syrii się można piwka napić. What is this? So this is shish bi fakhara. It's pieces of chicken grilled on charcoal. Then they put it here in the jar with potato and special spices. Okay. And here we have mlehi. It's the typical dish from the south of Syria. It's contain meat, ghee, yogurt, and burgol. It's kind of heavy, so people like to eat it in winter. Okay. This one is your favorite, yeah? Yeah. Okay. This one is meat, to jest mięsko z miętą, bardzo dobre. No. A to jest szpinak z granatem. I tutaj jeszcze sos do tego tak. Dania. Okej. Okay. A tutaj afamia. Jak to w arabskim kraju, po kolacji, shisha, mamy double apple. Dobra, koniec dzisiejszego dnia. To był naprawdę świetny dzień w Syrii, w Damaszku. Dużo się dowiedzieliśmy na temat tego, jaka jest teraz sytuacja, jak się zmieniła po wojnie. I powiem wam, że naprawdę ludzie mają tutaj ciężko. Bardzo, bardzo ciężko. Przed przyjazdem tutaj czytałem właśnie, że 90% ludzi żyje na skraju ubóstwa. I po tym, jak usłyszałem, jak ludzie zarabiali przed wojną, a jak zarabiają teraz, to na przykład jak ktoś zarabiał 1000 dolarów przed wojną, teraz zarabia na przykład 70. Kelner w restauracji na przykład zarabia 70 dolarów. Nie stać go, żeby sobie wynająć mieszkanie, nie stać go praktycznie na nic. Ciężko mają, naprawdę mega ciężko. Ale ludzie bardzo mili, bardzo fajnie było, bardzo fajnie spędzony dzień. Nasz przewodnik, super gościu. No i co? Jutro jedziemy dalej. Oglądajcie kolejne odcinki. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Zostawcie suba. Jak możecie, to skomentujcie, zostawcie lajki pod tym odcinkiem, bo one będą na pewno trochę blokowane przez YouTube, no bo niestety tak jest, taka polityka YouTube'a, że odcinki z Syrii wszystkim blokują. Także jeśli możecie, zróbcie to. Dzięki wielkie, pozdrawiam.